złotowłosa i trzy misie. W głębi wielkiego lasu, pośród wspaniałych starych drzew, w królestwie dzikich zwierząt i ptaków, stała chatka. Ty, gwiazdeczko, tutaj. Miała bielone ściany, czerwone malowane okienka. Jestem ptaka. Tak, złotowłosa. Kryty dach słomą i piękny murowany komin. Mieszkały w niej trzy misie. Tata miś, mama miś i synek miś. Pewnego dnia zobaczyła ten domek dziewczynka z pięknymi, jasnymi włosami. Nazwana Złotowłosą. Mieszkała z rodzicami na skraju wielkiego lasu i bardzo lubiła spacery. Myślała, że poznała już każdy leśny zakątek, ale tej chatki jeszcze nigdy wcześniej nie widziała. Kto tu może mieszkać? Zastanowiła się Złotowłosa, otwierając drzwi. Zaciekawiona zajrzała do środka. Zobaczyła przytulny, pełen pięknych przedmiotów pokój. Po środku stał starannie nakryty stół, a w nim wiele wspaniałych potraw. Na bielutkim obrusie ustawione były koszyczki z chlebem i owocami oraz kubeczki i miseczki. Złotowłosa po długim porannym spacerze była bardzo głodna. Nie namyślając się wiele, usiadła przy stole i z wielkim apetytem zjadła miseczkę pysznej zupy. Potem postanowiła odpocząć. W rogu pokoju, przy stole z kolorową lampą, zobaczyła trzy fotele. Wielki, mniejszy i całkiem mały. Najwygodniejszy był ten trzeci, ale Złotowłosa tak się na nim wierciła, że fotelik rozpadł się na kawałki, a dziewczynka znalazła się znienacka na podłodze. Po przykrej przygodzie z fotelikiem Złotowłosa zaczęła zwiedzać domek. Weszła do sypialni, w której stały trzy starannie zaścielone i pokryte kolorowymi narzutami łóżka. Dziewczynka, zmęczona długą wędrówką po lesie, postanowiła się zdrzemnąć. Wypróbowała najpierw największe łóżko, ale było dla niej zbyt twarde. Łóżko środkowe wydało się Złotowłosej zbyt miękkie. Położyła się więc na najmniejszym łóżeczku, które było bardzo wygodne. Smacznie usnęła. Sny miała kolorowe i wesołe. Tymczasem tata miś, mama misia i ich synek misiaczek wrócili do domu ze spacerem po lesie. Po przyjemnej przechadzce mieli wspaniały apetyt, więc postanowili zasiąść do śniadania. Ojej, z mojej miseczki zniknęła zupa, zdziwił się misiaczek. Po chwili misie zauważyły, że także połamany fotelik zastanowił ich bardzo. Zaniepokoiły się, że ich w domu jest jakiś nieproszony gość. Zaczęły szukać nieznanego łakomczucha. Gdy ujrzały Złotowłosą, ucieszyły się, że to nie jest jakiś groźny, leśny rozbójnik, ale śliczna, sympatyczna dziewczynka. Złotowłosa, wyrwana z głębokiego snu, widząc trzy włochate pyszczki, wyskoczyła z łóżeczka i zaczęła uciekać. Bała się, że misie mogą się na nią gniewać z powodu szkód, jakie wyrządziła w ich domku. Pamiętała, że zjadła zupę w złej miseczki i połamała fotelik. A wiedziała od dorosłych, że z niedźwiedziami nie ma żartów. Misie okazały się jednak przyjazne i gościnne. Zaczęły uspokajać Złotowłosą i zapewniać, że nic złego jej nie grozi. Wcale się na nią nie gniewały. Poprosiły nawet, by z nimi została i wzięła udział w przyjęciu. Rozpoczęła się wspólna, wesoła zabawa. Mama misia przygotowała wspaniały poczęstunek i po całym domu roznosiły się smakowite zapachy. Tata miś, wygodnie rozparty na fotelu, palił fajkę i przeglądał leśną gazetę. A Złotowłosa i misiaczek tańczyli skoczne tańce. Nadeszła jednak chwila rozstania. Złotowłosa musiała przecież wrócić do swojego domu, w którym czekali zaniepokojeni rodzice. Bardzo jej było przykro opuszczać domek trzech misiów, z którymi tak szybko się zaprzyjaźniła. Misiom także było smutno, że ich nowa przyjaciółka już odchodzi. Stały na progu domku, machały łapkami na pożegnanie i zapraszały Złotowłosą na następne spotkanie. Koniec bajki. Teraz tak. Następna, później.